O tak jest. 426-007-692-426. Także proszę Państwa, no to w Warszawie tutaj 007. Warszawa, Kielagra, Kielagra, ulica Literacka 11. Zaczęło po niej walczyć i prawie zacerować. A także drogą telefoniczną telefon do pana Łukasza do siebie przesunął, której nie udało się przeforsować z własnego kandydata. 667-667-668 667-667-667 bandyci zaatakowali na bierze i dlaczego nam się próbowali wyłupić mu oczy i wyrwać pieniądze na stał, uwięzili go w naszym źle go traktowali. Po czym oskarżyli o narodowstwo i niemoralność. Udało mu się uciec z transportu do Kandaporu. Tam poprosił Karola Wielkiego, by przywrócił mu tronkę do zewnętrznego. Karol Wielki towarzyszył mu wolnemu i zwołał sufór, by papież mógł przyznać pod przysięgą, że nie był winien za nic. Karola przyjechał w Rzymie z cesarskimi honorami, a do naszej radiowej lektury, po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Zapraszam. Jak postępuje z biskupem? Atakują OPS. Jadwiga Czechowicz. Wystarczy. Byli uciec, kiedy zjawiła się władza. Tymczasem zadowoleni z siebie czekali na przybycie Karola Wielkiego. Trzeba napisać, że Wiesio przepija. On teraz ci z nikomu nie podskoczy. Oligarchowie, których Leon odsunął od władzy w Rzymie. Nie chcieli nikt nikomu nie podskoczy. Dziadyga. Zwołali go o kaletę. Stworzyć krótko. On nie został przyjęty na poprzednim posiedzeniu rządu, dlatego że jest ślepy. Może innymi tej odrzucającej energii, ale ministerstwa wypracowały wspólne stanowisko. Ta poprawka została wniesiona, a o planu odpowiedzialnego rozwoju uwagi, które się pojawiały, zostały wprowadzone i prawie nie podnieśli, ale on wykonał śmiały gest. W Boże Narodzenie, kiedy Karol Wielki udał się na mszę do Wielkiej Księgi, papież włożył koronę na jego głowę i namaścił go na cesarza. Karol Wielki oznajmił uczniom, że ta koronacja go zaskoczyła. Nigdy by się nam nie zgodził. Wcześniej media informowały, że nie jest też rzecznikiem ministerstwa. Dementuje to minister Antoni Macierewicz. Krążyły wówczas po włosku, że tego żałowo najnowsze odkrycia wskazują, że się tego spodziewał i pragnął tej koronacji. Mówiło się, że jej nie chciał, że się ociągnął, by stworzyć obraz bohatera, któremu narzucono władzę, choć wcale jej nie chciał. Rok temu. Niezależnie od intencji Karola Wielkiego, ważna była rola wywierana podczas tej koronacji. Nadal miało miejsce. Na pytanie o przyszłość rzecznika MON po zakończeniu urlopu minister Macierewicz oświadczył, że liczy, iż wróci do resortu. Na jakie stanowisko, tego na razie nie wiadomo. Uznał, że władza cesarska przejść w należy do niego i jego obowiązkiem jest znaleźć przedstawiciela władzy świeckiego, wojownika, który mógłby ją sprawować. Warunkiem skorzystania z amunicji jest jednak dokonanie wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 90 dni od wejścia nowelizacji. Karol spodziewał się spontanicznego uznania swojej wyższości w Europie Zachodniej. Liczył na powiedziała Małgorzata Koszul z oddziału ONZ w Szczecinie. Cztery osoby miały rachunki ustawione na kwotę powyżej 30 000 zł. Zatem będą zatrzymane takie rachunki, jeżeli nie skorzystają z amunicji, zgłoszą się wstecznie do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku ponad 100 osób są to koszty leczenia od 5 000 zł do 4 000 zł. W przypadku 1300 osób to są koszty leczenia od 1000 zł do 6 000 zł. Te pozostałe około 10 000 osób to są koszty leczenia od 100 zł
władze wykonawcze. Tak, dokładnie, zwłaszcza kanclerz Merkel, bo tutaj politycy niemieccy czasami solidaryzowali się z Francuzami. Kanclerz Merkel bardzo uważała, żeby nigdy nic z tego nie padło i bardzo zależy na jedności Europy, ale ja bym z kolei zwróciła uwagę, że ona nie podąża tym twardym jądrzem, czyli to nie jest jeszcze pójście dalej, tylko w Europie wielu prędkości. Znowu to można różnorodnie interpretować, bo można powiedzieć, że i tak ona jest już, w związku z tym Angela Merkel nie powiedziała nic nowego, tylko jak uznała fakt, ale troszeczkę tutaj, tak jak pan zasugerował, mogła w ten sposób rzucić stronę tych krajów, które nie do końca chcą się dalej integrować. Uważajcie, bo ja już nie będę tego faktu przemilczewać. No tak, ale wtorek jest w Warszawie. No i pytanie, czy należy łączyć te dwa wydarzenia? No częściowo myślę, że tak, bo wiadomo, że Angela Merkel przyjeżdża tutaj, żeby mówić o jedności, o wspólnym głosie Europy. Ale chcę jednak podkreślić, że ona jest otwarta, jest chętna, ale oczekuje także tej otwartości z drugiej strony, więc jeżeli tutaj usłyszę tylko, że Polska tu się nie chce integrować, tam się nie chce integrować, to wtedy faktycznie sama kanclerz będzie miała problem, więc musi pokazać, że no, są pewne granice uchodzenia za ustępstwa. To jest taki trochę no, komunikat dla ze strony polskiego rządu. Wielu spotkał się z Szymańskim, mówił o tym, że jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Tuska, to rząd, no mimo różnych głosów, które do tej pory się pojawiały, głosów czasami dość radykalnych, stwierdził, że rząd tak naprawdę żadnej definitywnej decyzji jeszcze w tej sprawie nie podjął. To też jest pewien sygnał wobec pani kanclerz. Na pewno, to znaczy tutaj minister Szymański jest bardzo często tą osobą, która właśnie pokazuje, jak duże jest pole manewru, otwartość Polski. No i tutaj właśnie pokazał bardzo wyraźnie, że jest ta gotowość, jest otwartość. No zobaczymy dlatego, bo tak naprawdę negocjacje będą pewnie jeszcze trwały. A w takim razie myślę, że to jutrzejszą motywę jutrzejszą wizytę należy naprawdę spoglądać na nią z wielką uwagą. Pytanie, czy o wszystkich ustaleniach to To nie jest pytanie, to jest oczywistość, już się nie dowiemy, ale też to dobrze. To znaczy myślę, że przywódcy powinni sobie czasami porozmawiać, pewne rzeczy ustalić, bo powinniśmy się o nich dowiedzieć dopiero za jakiś czas, żeby mogli nie za wcześnie całą amunicję wystrzelać. Myślę, że sytuacja jest zbyt gwałtowna, żeby od razu o wszystkim mówić. Może lepiej, żeby nie zawsze wszystko było na w mediach i inne
traktowane czasami dwuznacznie. Krążyły ludzkie, że przegrywał ofiary chłodzimy, żenił lateran w parę, nagradzał ladacznicę złotymi pinkami i przed ołtarzem głównym znosił kasa 6 diabłów. Zmarł w wieku 27 lat, zadał podobno włożone. Tak zwany okres konotacji był największym upadkiem papieża. 38 minut po godzinie 14 i zmieniamy temat, to znaczy dalej będzie politycznie, ale teraz już wracamy do Polski i wracamy do przeglądu resortów. Ten przegląd trwał już od wielu, wielu dni. Dziś, jeżeli tak można to ująć, padło m.in. ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jurgiela. No i na temat tego przeglądu i tego, co powiedział minister rolnictwa, porozmawiamy teraz na antenie Polskiego Radia 24. Pan dr Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz pracownik Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobra, wszystko. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, to zacznijmy w takim razie od tego zdania, które jest chyba najczęściej cytowane przez media. Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Bardzo ładnie to brzmi. Ładnie to brzmi. Jest to zgodne zresztą z celami wspólnej polityki rolnej. Od kilkunastu lat właśnie ta ekologia, ta ochrona środowiska również w rolnictwie się pojawia. Natomiast to, co jest istotne, to jest tutaj mowa o ekonomii i o elemencie społecznym, bo rolnictwo to obszary wiejskie, to nie tylko rolnictwo, więc ten element społeczny może iść w różnym kierunku, jeszcze jak element ekonomiczny. No, gdybyśmy teraz chcieli się pokusić o dokonanie tego, co robiła pani premier, czyli dokonanie pewnego bilansu, pewnego podsumowania tego okresu kilkunastu miesięcy, kiedy w resorcie rolnictwa zasiada przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to jaki byłby to bilans, na jakie punkty na przykład należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę i o których powiedzieć? W masakrze Katarów zginęło 10 razy więcej chrześcijan niż w Kolosy. Zwyciężyły idee posłuszeństwa i ortodoksji. Przez 150 lat wszyscy wielcy papieże byli pracy. W roku 1294 wybrano kolejnego duchownego wykształconego w Bolonii, Bonifacego Pyskowskiego. Był tajemniczo dumnie za księdza. Posunął się za daleko. W roku 1300 ogłosił pierwszy jubileusz, czyli rok święty. Do Rzymu nadciągnęły rzesze pielgrzymów, przydając papieskich sklepów. Bonifacy był ówczesnym kościelnym karierowiczem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jego krewni bogacili się kosztem kościoła. Zwalczał również ich odwiecznych rywali, poród kolonii. Jego liczni wrogowie rozsiewali niepokojące plotki. Podobno twierdził, że obcowanie cielesne z chłopcami i kobietami nie jest większym grzechem niż zacieranie rąk. Krążyły po włosku, że nie ma wiary i odrzuca ideę zmartwychwstania. Jednak papiestwo wierzył, że rolnicze. Ogłosił, że klasztor, to chce być zbawiony, musi się poczuć po raz rzymskie marochidła. Zająć się tym Prowadził wojnę propagandową ze swoim przeciwnikiem. A to w internecie jest. Zwłaszcza no teraz, jak ludzie zaczęli dawać szkół do internetu, tego jest bardzo dużo. Na przykład zaczynali. Zanim zdołał ją ogłosić, uderzyły na niego francuskie. Mimo wszystko, ludzie nie widzą, o co to chodzi. Prezesa agencji na nabycie nieruchomości. Mówią, religia katolicka jako Wawilon Wielki, tak mówią. Żeby katolik mógł powiedzieć nawet, zaprotestować, weto, to on nie jest w stanie, bo on nic na ten temat nie wie, nie ma zielonego pojęcia. Zawsze było tak, że przy tym ołtarzu to był tylko ksiądz. Ksiądz miał coś tam do powiedzenia, a normalny człowiek nie, bo to był zlec tak zwany. A nam prosty zlec nędza, kiedy czas wyjdzie na księdza, że dziesięcinę wdziela, to on jest ważniejszy i to są te podziały. Chociaż jest
Nic to nie dało, bo to oni składali ofiary z wołów, wcielaków, ze zwierząt, które tylko przypominały prawdziwą krew Jezusa Chrystusa i prawdziwą ofiarę, a te zwierzęta były przecież jako zwierzęta i były niedoskonałe, człowiek niedoskonały, natomiast to gdzie zwierzę do królika, no gdzie krew zwierzęcia do królika ludzkiej, to jeszcze doskonałego człowieka, jak to przypadku Jezusa Chrystusa, Jezus wszystkie winy i grzechy zbawił. To, co może nawet tego tematu nie mogą nie przyjmować. A jeszcze tu Żydzi domagali się składania ofiarnego zwierząt. No i tutaj ci, do kościoła chodzą, to już nie lubią Żydów, ale się śmieją sobie. Aha, u nas tak, a u was tak. A tu chodzi o to, że tutaj człowiek szedł ciasna brama, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. I to jest jedno, czego się nie rozumie, gdy jest ten ekumenizm, łączenie w 325 roku synkretyzm, mosadyjski, no i teraz też łączą ekumenę D. Ekumenę D. Czyli ma tutaj ani prawosławny, ani szatkowikowa, ani małżonko, ani ewangelicki. I są to takie katolickie niedobitki, które nawet jak i ta eskarza, ona może oglądać, ona może patrzeć się na to, ale ona nic nie pojmuje. Teraz ta władza spoczęła w rękach kardynała. Raczej nie jest. Natomiast zagrożeń to jest to, że możemy zawiesić sukcesem na taki skład kolegium, który umożliwiał wybór skazanego kandydata. Który wymaga reformy, a tu akurat ministerstwo jeszcze nie przedstawiło takiego projektu, nie wniosło do Sejmu projektu. Wiem, że też prace trwają. Kolejny papież był Francuzem, jak większość kardynałów. Byli bardziej zależni od tronu francuskiego niż od Piotrowego. Naszemki papieże również byli Francuzami, służącymi francuskimi. Nie wszyscy cieszyli się z wąsławą. Jan XXII skromnie zasługę wprowadził do Avignonu ścisłe reguły życia. Musiał stawić czoło coraz głębszej przepaści między wartościami ewangelicznymi a machiną kościoła średniowiecznego. Kościół był bogaty, potężny, umiarkowany w politykę. Lewe skrzydło ruchu franciszkańskiego odtrącało bogactwo i władzę. Chrystus nie miał przecież nic. Dlatego też Kościół musiał się wyrzec biegów protestnych i władzy. Choć Jan był człowiekiem surowych obyczajów, wiedział, że takie poglądy dzielą społeczeństwo. Potępił dogmat apostolskiego ubóstwa franciszkanów, którzy mu się sprzeciwili, oddał w ręce inkwizycji. Skłonił miasto w siebie. Akurat w rolnictwie czasem, że do czynienia z klęską urodzaju, a nie klęską nieurodzaju, tak? Czyli jeśli pięknie to wszystko się rozwija, to okazuje się, że jest taki nadmiar tych produktów, że te ceny spadają. To jest zwykła, że tak powiem, zasady prawo rynku. Tak to wygląda. Na drugie pytanie, no i właśnie, jeżeli chodzi o zastrzeżenia, no to pojawiają się takie informacje, że struktura polskiego rolnictwa trochę za tymi sukcesami nie nadąża. Wydawało się, że papieżko walczy z Ewangelią. Następca Jana był pod wieloma względami jego przeciwieństwa. Benedykt XII wywodził się z ludu. Był cystercem. To on zniósł wielką żarownię w Avignonie, pałac papieski. Budowna miała przetrwać stulecia. Papieże nie tęsknili do Rzymu. Klemens VI, następca Benedykta, miał wielkopańskie męczenie. Był całkowicie podporządkowany królowi Francji i bardzo rozrzutny. Tak, to prawda. Znaczy, są rynki. Słynął z rozwiązłości. Pieniądze wydawano dowoli i wszyscy znakomicie się bawili. Czy to w formie chociażby spółdzielni, to jest bardzo dobra, przyjazna i budząca taka zaufanie forma łączenia się. Natomiast w Polsce cały czas jest coś kojarzenia. Jesteśmy dokładnie jakby ofiarą historii. W sensie takim, że rolnicy, którzy w poprzednim systemie dosyć mocno się opierali, nie ufają wszelkim formom zrzeszania się, łączenia się, ufają
no, bardziej temu, co sami wypracują. Może Dwór Papieski stał się synonimem przepychu. Miasto Wrocki było. Bardziej są otwarci, dlatego rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o samą produkcję, to nawet już nie Papieski... A pierwsze dlatego, żeby miasta napływali nowi mieszkańcy z różnych krajów. Ciągnęli tu budowniczowie, rzemieślnicy, artyści i kardynałowie. Można osiągnąć ten element. Kardynałowie osiedlali się w regionie z rodzinami przy obszarów, z całą świtą. Znosili w mieście i jego okolica swoje rezydencje, zwłaszcza winne na drugim brzegu Wenu. Wybudowali tam swoje pałace, często z wieżyczkami. Zmieniły one całkowicie pejzaż miasta. Które oczekują znormalizowanego produktu. Takie są niektóre wykłady troszeczkę o historii starożytnego Egiptu. Już teraz do tego nic nie słucha, bo to trzeba w kontekście. A to w kontekście rzeczy, którzy tam byli. Temat wtedy jest bardzo ciekawy. Żyło się przyjemnie. A tak, wiedza, aby wiedza, to widzicie Państwo. Europa przygotowała czarne epidemia trzeba było tego nieszczęścia. U Hindusów filozofia jest taka, że nie chodzi o ilość, ale chodzi o jakość. A Salomon też powiedział, że w czytaniu ksiąg nie ma końca, no bo to i prawda. W czytaniu ksiąg nie ma końca. Można powiedzieć w pewien sposób, przyczyniło się to, wymusiło pewne ruchy siły, czy też przyczyniło się do popularności radio tego rodzaju współdziałania, bo trzeba było zareagować i właśnie wielu uważało, że to ostrzeżenie Boga dla grzesznego świata, zwłaszcza grzesznego oczyszczenia. Natomiast te działania były podejmowane już dużo wcześniej. No to mogą się pod figurą diabła, mają ze sobą wojny prowadzą, do wojny się szykują. To wszystko, wiecie, to jest, to widać. Pojawiła się nowa fala sumienia ludzkie i umysły są tak otępiałe ludzi, że do ludzi to nie dociera. Ludzie jak do nie ludzie. Ludzie jak barany. Więźniem państwa i funkcjonowania. No, rzeczywiście jest co przeglądać i co poprawiać. Oczywiście, że jest co przeglądać i co poprawiać. Tutaj kolejne można powiedzieć. W XIV wieku papieża wybiera się spośród kardynałów. Od tej pory w tej materii nic się nie zmieniło. Kardynałowie mają ogromne wpływy. Są bardzo zamożni. Piastują godności w swoich krajach. Są niebywale inteligentni. Mamy aktualnie trzy agencje rolne. Wielu ma wykształcenie prawnicze. Wydawałoby się, że Kościołem średniowiecznym rządzą teologowie. W rzeczywistości jednak rządzą prawnicy. Powołać taki krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa. Też osoba prawna, czyli instytucjonalnie to bardzo podobnie będzie wyglądało. To nie religia, twierdzą krytycy Kościoła, tylko biurokracja. Czy źródłem władzy papieskiej są religia apostołów czy król Francji? Papież musi powrócić do swojej właściwej siedziby. Wybrano kolejnego papieża Francuza, Grzegorza XI. Był on jednak człowiekiem pobożnym. Podzielał pragnienia reformatorów i wierzył, że jego miejsce jest w Rzymie. W roku 1377 skończyła się niewola animalska. Grzegorz powrócił do Rzymu, ale zmarł po kilku miesiącach. Konklawę pod naciskiem tłumów Rzymian wybrało Włocha, Urbana VI, by położyć kres zamieszkom. Był to nieszczęśliwy wybór. Jak się nie dbało o zdrowie duchowe, no to niestety poprzez całe te wieki, co chrześcijaństwo 2000 lat, oni tu udowodnili, że kłamstwa 2000 lat, odstępstwa, się okazało, że ma zatem wszelki, to taki złego myślenia. W swoim mniemaniu rozpoczął reformę, które inni nazywali umieszczeniem kościoła. Było stworzone. W ciągu trzech miesięcy większość kardynałów odcięła się od krzesła. Dwie strony. Ze świetnika do klozetu. Klozetu do świetnika. Wybory były prawidłowe, a więc są nieważne. Wyziewy. Postanowili wybrać nowego papieża, Klemensa VII. Te nauki o duszy niepełnej, mętne, smętne, otrójcy, nielogiczne. No to, że człowiek jest duszą, to było tak proste i tak oczywiste dla Żyda,
że nawet Unii wprowadzono zmiany, bo były wtrącone religijne nowe prądy, nowe poglądy i Żydzi, jak wiecie, a to tu, a to tam, poniewierani, to Żydzi byli pod wpływem tego wszystkiego. Byli pod wpływem. No i teraz, proszę Państwa, przez 2000 lat Żydzi tego nazbierali. Przez 2000 lat Mochajowskiego nazbierali. Śmiecia, siano, kleczki nierówno poukładane po wszystkich. No to jaki jest efekt? Katastrofalny. Żydzie dziecko z pionierami, z misjonarzami Świadków Jehowych. Dziecko jest mądrzejsze. Od profesora, którym było. Odbył się kolejny sąd. Budynek, w którym uratowano, istnieje do dziś. Mieści się w nim restauracja. Było to wielkie zgromadzenie ponad 300 biskupów, jeszcze liczniejszej rzeszy teologów oraz ich zwolenników. Dla wielu sobór był jedyną nadzieją na zbawienie podzielonego kościoła. Były kuplety, w takim zakowaniu na przykład Francuzi i Włosi wprowadzili w sierpniu zeszłego roku. W XX wieku, w 500. rocznicę soboru, zniesiono ten pom. Kiedy go odsłonięto, wszyscy przeżyli szok. Nierządnica trzyma w jednej ręce papieża, w drugiej diabła. Synod obradował 4 lata i zmienił konstytucję. Liczba ludności wzrosła z 6 do 60 tysięcy. Pojawiło się 1200 prostytutek obsługujących 3 dworzy. Na sobór zwabiono wielkiego reformatora Jana Husa. Obiecują, że nie tylko zachowały się protokoły z jego procesu. Ośmielił się rzucić wyzwanie kościołowi i władzy papieskiej. Wyznano go za czerwcika i spalono na czasie. Za czasów Innocentego kościół przypodał się z Franciszkiem. Teraz nie umiał poradzić sobie z takim reformatorem jak Hus. Papiestwo jest niemoralne, stwierdził jego krytycy. Skorumpowanemu kościołowi przewodzą skorumpowani papieże. Wielu radykałów chciałoby sobór zniósł władzę papieską. Wszyscy chcieli końca rozmowy. Trwała wojna argumentów. W końcu udało się osiągnąć pewien kompromis. Zdecydowano 3 papieży i wybrano jedynego prawdziwego, Rzymianina Marcina V. Schizma się zakończyła. Wydawało się, że nic już nie dzieli kościoła, ale były to tylko próżne nadzieje. Z całą pewnością to nie jest tak, że to samo przyjdzie. To wymaga pracy, to wymaga dłuższej pracy, to wymaga wytrwałej pracy, która być może nie przyniesie od razu efektów takich, jakich byśmy oczekiwali. I ta praca, co więcej, może być w sposób bardzo łatwy zniszczona poprzez jakąś jedną czy drugą aferę, której mógłby się pojawić. Stąd jest istotne, że promujemy właśnie produkt i idziemy w tym kierunku polskiego, żywnościowego, bardzo szeroko, już takim szeroką. No, chyba ty też musisz, wiesz, się podszywać tam, gdzie wiesz. Musimy dbać o to, żeby te projekty rzeczywiście spełniały te wyczeki. Tu trochę wracamy do początku naszej rozmowy, początku dokładnie, czyli że państwo musi się zaangażować w nadzór, musi dbać o to, żeby ten nadzór nad tą żywnością był realizowany w sposób właściwy. To oczywiście też jest element takiej, już nie powiem, takiego nowoczesnego spojrzenia. Znaczy, że administracja... Opracowanie Telewizja Polska. Tekst korytarzystyczny czytał Maciej Łożec. System, który właśnie wspiera i pomaga i edukuje. I tak jak mówię, efektem tego i efektem promocji dopiero będzie właśnie to, żeby ten produkt polski żywnościowy kojarzony z Polską. Doktor Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracownia Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarte w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14
1 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Dzieje papier. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Proszę Preventic. Gdyby władza stolicy apostolskiej znajdowała wyraz w miastach, to nie zniszczała komunika i świadectwa danych jakby od samego Boga. Nie, a po co? No, bo to patriotorzy, gdzie coś kupujesz, to Polskę budujesz. Takie słowa wypowiedział na ludzi śmierci takich sprawiedliwości, opłatując w ogóle milące osady wśród stawiastych, zadrzewionych budynków, na których leżą w ruinach pamiątki pogańskiej przeszłości. Środowisko żebratych, ogromne gazety. Ale wystarczy jedno pokolenia, a Rzym się zmieni. Jak całe chrześcijaństwo. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie. Jakie to ma znaczenie dla Polaków? Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Rozpoczął się nowy wiek odrodzenia. Słowa papieża to nie tylko... Dołącz do nas, facebook.com, Polskie Radio 24. Sam Mikołaj zaczął odbudowywać Bazylikę Świętego Piotra. Kontakt małpa Polskie Radio 24. Założył wspaniałą Bibliotekę Watykańską. Odwiedź Polskie Radio 24.pl. Jednak wśród przeczuków kryje się inny, poniutki pożar, wyuzdania i fałszywych pozycji. Autopromocja. Renesansowy Rzym przypominał Waszyngton Nixona. Miasto luksusowych prostytutek na usługach państwa, miasto łapówek, gdzie wszyscy i wszystko ma swoją cenę, a nikomu i niczemu. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Premier Beata Szydło powiedziała, że dowodzą, ona, że sprawa jest wyjaśniana. Bardzo się cieszę, że w tej chwili te postępowania ruszyły. Obdarzał zaszczytami 9 własnych dzieci. Do biura rzecznika zmuszał córkę Lukrecję do kolejnych małżeństw, by zaspokoić swoje ambicje dynastyczne. Do nas zgłoszony dotyczy kredytu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Orange Polska w wysokości prawie 30 jego syn Cezar, pierwowzór księcia Natalnego, dążył do stworzenia rodzinnego imperium z ziem kościoła. Jeżeli papież udzielał mu ojcowskiej pomocy. Nie podjął żadnych działań, umowa przekształcała się w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała, że kolejne zatrzymania związane z tak zwaną aferą Gwardia Szwajcarska, której mundury zaprojektował podobno Michał Prokuratura Krajowa, to pozostałość po groźnej armii najemników papieża Juliusza II. Całe życie chciał prześcignąć Aleksandra VI. Pod płaszczykiem pobożności krył wieże wejnika. Z zapałem walczył o odzyskanie dla kościoła ziem przywłaszczonych przez Aleksandra i jego rozbożny. Leon X był klerykiem jako 17-latek, kardynałem z dwóch lat 13. Kiedy został papieżem, powiedział: Bóg dał nam ten tron, więc się nie lepiej. Radował się, że taki wynalazł. Jego szczodrość w sklepianiu zmysłom nie znalazł. Słynął z wystawnych uczniów. Poseł Wenecki odnotował, że na jednym z nich podawano do stołu 65 razy po 3 różne razy. W polskich stajniach był nawet słoń albinos, dar opowiedziała się za przeprowadzeniem 26. Na dworze roiło się od prezentów z żonglerów i błaznych. Leon zrujnował państwo. Dlaczego tacy ludzie zasiadali na tronie? W tej sprawie złożyli radni PO, którzy mają większość w Radzie. Mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie, czy zgadzają się na zmiany granic miasta przez dołączenie kilkudziesięciu gmin. Tak postawione pytanie jest absurdalne, przekonywał w Sejmie poseł Piski, autor projektu. Ciągnęli tam inni klerycy, dlatego że chcieli zostać kardynałami, zanim złożyli ślub duchowny. To był przede wszystkim wielki, świecki ośrodek naukowy, polityczny i prawny. Duchowni chłopi rzymskiej byli prawnikami, pisarzami, historykami. Według pierwotnej wersji projektu w Warszawie 32 ale większość chciała zrobić karierę.
stworzyć wspólny powiat, pozwoli PiS, w tym Jacek Sasin, zapowiadając jednak, że ten projekt jest jedynie bazą do dyskusji i będzie podlegał modyfikacji. Choć Juliusz II prowadzi liczne wojny, znalazły środki na zburzenie dawnej bazylki świętego Piotra i zatrudnienie gigantów sztuki takich jak Bramante, Rafał i Michał Anioł. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na potrzeby działań wspierających rolnika w łańcuchu żywnościowym. Wskazał też na ułatwienia organizacyjne dla producentów żywności, które przynieść ma powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pozytywnie ocenił projekt obowiązujący od odkrywania na nowo dzieł autorów starożytności. Przypomnę, że zasadą polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Z kolei minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział kontynuowanie realizacji zadań z ubiegłego roku. Chodzi o gospodarowanie emisją dwutlenku węgla czy dziką zwierzynę w lasach. Kaplica Sekstyńska miała tworzyć poprawę dla konklawy papieża oraz spotkań i obie sorty będą współpracować między innymi w kwestii prawa łowieckiego. Występującymi w Polsce chorobami zakaźnymi zwierząt, ptasią grypą oraz afrykańskim pomorem świń. To nie tylko Polskie Radio. Freski opisujące w symbole papieskie miały charakter propagandowy. Można powiedzieć o tym, czego na nich zabrakło, niż co zostało rzeczywiście powiedziane, powiedział w Polskim Radio 24. Na tę wstęskę Perugina Chrystus przekazuje klucze do szału. Papieskie przesłanie jest tu czytelne, choć środowiska. Złoty klucz to symbol władzy duchowej, a złączony z nim prosty klucz metalowy to symbol władzy ziemskiej. Papież i Chrystus, władza obiera swoją. Jeśli ktoś wątpi w trwałość idei religijnych w renesansowym Rzymie, niech dobrze się przyjrzy, jak wzrosła się ona w zrestanowanym humanistycznym obrazowaniu. Informacji, nie mówiąc tutaj już o prezentacji jakichkolwiek celów, zadań, projektów, które by tej materii dotyczyły. Więcej opinii i komentarzy na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie. Arcydzieło Michała Anioła na suficie Kaplicy Sekstyńskiej. Stworzone na zamówienie papieża. Oto sztuka, która naucza i cieszy zmysły. Wygitalizowane obrazy ciała ludzkiego służą religii. Chrześcijaństwo jest spełnieniem proroctwa starowestamentowego. I wszystkim, co najlepsze w historii. A istotą chrześcijaństwa jest ogłoszenie chwały Paszyńca. Rzym stał się stolicą. Równie ważna rola przypadła Nowice. Biblioteka Watykańska, którą odbudował papież Mikołaj V, była największym księgozbiorem w Europie i pozostała w niej. To bezcenna kolekcja tekstów chrześcijańskich i bogatych. Mikołaj pragnął, mówiąc jego słowami, stworzyć dla pożytku uczonych zbiór ksiąg łacińskich i greckich, godnych papieża. Na uniwersytetach chrześcijańskich panowała niepewność, do nas na drugim miejscu są ubezpieczenia na życie, to jest mniej więcej co trzecia sprawa do nas trafiająca, przy czym wiele z tych spraw dotyczy słynnych polisologa. Rzecznik finansowy w minionym roku wydał także 344 poglądy w sprawach sądowych. To specjalne dokumenty, które mogą pomóc rozstrzygnąć sądom sprawy dotyczące sporów między klientami a instytucjami finansowymi. U progu XV wieku Marcin Karol, którego wybrano w Zapadzie Wielkopolskim, opracował statut Uniwersytetu Hiszpańskiego w Salamance. Powodem jest bezprawne. Nie ufał nauce renesansowej, zwłaszcza jej fascynacji autorami wyraźnej zgody konsumentów. Jego podejrzliwość nie była bezpodstawna. Wielu myśliwych z nowej epoki wyraźnie sprzeciwiało się papieskim naukom. Wiedza renesansowa sięgnęła podstaw wiary chrześcijańskiej. Wśród odkrytych na nowo pism greckich były również zapomniane dzieła wschodnich ojców kościoła. Niewzruszona w swojej pewności średniowieczna teologia, zaczęła chrzest się posadzała. Biskupi, kardynałowie i papieże nie byli przeciwnikami, lecz miłośnikami. Co zrobić, aby uniknąć automatycznego przedłużenia abonamentu. Prezes urzędu dodał, że oprócz kary finansowej na Orange Polska nałożono obowiązek rekompensaty publicznej wobec konsumentów. Spółka zobowiązana jest do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe. Pod koniec XV wieku idee mogły się szerzyć dzięki udoskonaleniu procesu. Tradycja przypisuje wynalazek prasy drukarskiej Janowi Gutenbergowi. Orange Polska pierwszą drukowaną księgą na swojej stronie internetowej nazwana na jego.
Dzięki Gutenbergowi księga opuściła mury klasztorów i bibliotek katedralnych. Świat myśli otworzył się i poszerzył. Książka wkroczyła na rynek. Zatrudniających za mało niepełnosprawnych pracowników, pracuje w nich poniżej 1% osób z niepełnosprawnościami, a według przepisów powinny zatrudniać co najmniej 6% takich osób. Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych najgorsze wskaźniki ma Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ma niespełna 3 etaty dla pracowników z niepełnosprawnościami, a powinno mieć ich co najmniej 19. Na drugim miejscu jest MSZ z ponad 15 angażami dla niepełnosprawnych pracowników, podczas gdy powinno tam być 101 niezatrudnionych. Trzecie miejsce zajmuje Ministerstwo Energii, które zatrudnia na 3 etatach pracowników niepełnosprawnych, a powinno ich angażować co najmniej 21. Żaden z resortów i urzędów centralnych nie osiąga wymaganych liczby pracowników niepełnosprawnych. Jednak w najbliżej określonym poziomu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudnia powyżej 4% osób z niepełnosprawnościami. Stosunkowo dobre wyniki mają też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W 2016 roku resorty i urzędy centralne oraz instytucje publiczne zapłaciły kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie ponad 1 miliarda 20 milionów złotych. Sama myślę, że duchowi może być żołnierzem nawawała do terazmu. Po śmierci papieża terazm opublikował anonimowo dialog satyryczny Juliusz z Niedozwyczajony, w którym święty Stawie odprawia rządowego kwi papieża odbrawną. Terazm stawił się ciętą satyrą, ale jego wiedza miała poważniejsze skutki niż budyńczy. Z dbałością o wierność przekazów przełożył na ówczesną łacinę tekst grecki Nowy Testament. Jego wersja pisma obnażyła niedostatki wcześniejszego tłumaczenia, które dało podstawy teologii świeckiej. W całej Europie z powagą studiowano Nowy Testament. Pojawiały się poważne wątpliwości doktrynalne. Współczesnym niderlandzkiego filozofa był Marcin Luther. On również był doktorem Pisma Świętego na małym niemieckim uniwersytecie socjaldemokratyczna partia. Jako pobożny mnich wjadał nad własną grzeszną naturą i brał się Martina Schulza do ulgę i na chwilę dały mu słowa świętego Pawła, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Były dostępne zbawienia, by wyzwać Luther, wystarczy ufać Bogu. Ta prosta myśl dokonała przewrotu w średniowiecznej strukturze kościoła. Jeśli zbawia sama wiarę, wszelkie dodatkowe działania są zbawione. Religie i odpusty postawy czasu, to groźna wiara. Ale w roku 1517 kwestia religii i odpustów zaprzątała umysły wszystkich wierzących. Merkel poparła jej kandydaturę na kanclerza. Oznacza to, że Merkel jest wspólną kandydatką Hadecji, zarówno CDU, swojej partii, to już wiadomo, od grudnia, a teraz także ta druga bawarska noga CSU poparła kanclerz Angela Merkel. Rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Datki pieniężne. Polskie Radio 24. W studiu jest Henryk Urbaś z Naczelnej Redakcji Polskich nawoływali jak szefów. Ogromne zainteresowanie towarzyszyło rozejdowym północy naszego czasu. Minęło mi zawodowej ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl. Szacuje się, że transmisję z Houston oglądało w telewizji ponad 110 milionów osób. Arcybiskup miał własną dochodową kolekcję przed 9.30-28 spotkania z Atlanta Falcons wyciężyła drużyna New England Patriots, a doszło do tego w niecodziennych okolicznościach. Futboliści Atlanty objęli prowadzenie 28-3. Niewielu chyba wierzyło, że zawodnicy New England odrobią straty. Kiedy wcześniej w finale NFL żadnej drużynie nie udało się zniwelować takiej przewagi przeciwnika, Patriots dokonali tego jako pierwsi. Do remisu doprowadzili na 57 sekund przed końcem. Najpierw skutecznym przyłożeniem, a następnie musieli ryzykować podwyższeniem za 2 punkty. Pierwszy raz w historii Super Bowl mieliśmy dogrywkę. Mniej decydujące punkty zdobył James White. Patriots wygrali 5. Super Bowl w historii klubu. Do tych wszystkich triumfów doprowadził m.in. duet trener Bill Belichick i rozgrywający Tom Brady. Amerykańskie media są zgodne, że spotkanie było znakomitym i dramatycznym widowiskiem, a tegoroczny finał ligi NFL można nawet nazwać najlepszym w historii. Z Miami, Jan Pachlowski. A ja dodam, że zwycięskiemu zespołowi na Twitterze pogratulował amerykański prezydent Donald Trump. Jeszcze przed meczem solidnie zapewniał, że właśnie drużynę Patriots od dawna kibicuje.
ze zorganizowanego w Pjongczang jeszcze przyszłorocznych igrzysk zimowych spotkania się w 132-dwóch terenowych misji olimpijskich. Wróciła do kraju szefowa Polski, Marzena Koszewska. Zapytaliśmy ją, czy Koreańczycy są już do tej imprezy ujął gotowi. Swoje przemyślenia, nie wygląda dość źle, obiekty sportowe praktycznie są gotowe. Myślę, że sportowcy nie muszą się obawiać tego, że nie zostaną wykończone na czas igrzysk. Oczywiście na dzień dzisiejszy brakuje trybun, ale kibice będą mieć na pewno wygodne miejsce. Wioski olimpijskie. Po Rio staram się bardzo ostrożnie wypowiadać, czy one są gotowe, czy są niegotowe. Oczywiście gdzieś tam wymagają wykończenia te budynki. Pokazano nam przykładowe zakwaterowanie dla sportowców, przykładowe biura, ale 4 lata temu Brazylijczycy też nam to pokazali. Ja byłam pierwszą osobą, która mówiłam, że coś może być niegotowe, ale wioska to na pewno jest gotowa. Myślę, że Koreańczycy nie pozwolą sobie na powtórzenie tego, co zdarzyło się w Rio, a przede wszystkim nie pozwoli im na to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, dla którego była to również brutalna lekcja. Pracownicy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy powinni zajmować się zupełnie czym innym, zajmowali się na początku głównie rozpoczęła się reformacja. Tutaj myślę, że tego nie będzie. Oczywiście sportowo ma się nam powtórka sukcesu z Soczi lub Vancouver, gdzie biało-czerwoni zdobywali po 6 medali. A już w przyszłym tygodniu olimpijską skocznię narciarską na zawodach Pucharu Świata miało przetestują m.in. nasi reprezentanci. Ekipa, która pod wodzą trenera Stefana Hornkachera wzruszy pojutrze na konkursy w japońskim Sapporo i właśnie w Pjongczang. Sami nasi najlepsi postawili, a więc Kawicz Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kowalski, Stefan Kula i Jan Ziobro. A do rozpoczęcia zimowych igrzysk Pjongczang pozostaje dziś 367 dni. I niespełna 21 lat. Niemiecki cesarz Karol V był żarliwym katolikiem, więc kraj pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Karol rządził znaczną częścią północy Włoch. Wzorem cesarza średniowiecznych miał również władzę nad tamtejszym kościołem. Był orędownikiem wiary katolickiej, ale porównał się z zera. Klemens VII wywodził się z rodu Medyceuszy, dynastii rządzącej Florencją. Jako papież i florentyńczyk nie godził się teraz na teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. W roku za każdy 1000 złotych wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 złotych na karcie podarunkowej Piotr. Polecam. Uwielbiają reklamy. Kurwa wasza wojska zajęły Alfred Rosenberg, główny ideolog. Nazwać się niezmordowana oficer prawdy Krystyna Pawłowicz, bo to gdy dowiedziała się, że kanclerz Niemiec Angela Merkel jutro odwiedzi Warszawę i spotka się z prezydentem Dudą, premier Szydło, prezesem Kaczyńskim, dowiedziała się też, że spotka się ta kanclerz z liderami opozycji parlamentarnej i że zaprosiła polityków PSL-u i PO do ambasady Niemiec. Na to już Krystyna Pawłowicz wytrzymać pozwolić nie mogła i oto jak na swoim Facebooku na ten temat postrzegał. Kolejna odsłona zdrady polskich interesów, zdrady Polski. Liderzy polskiej opozycji będą rozmawiać ze swą niemiecką szefową, kanclerz Merkel, usiłującą osłabiać i podporządkować polskie interesy Niemiec, aby nie wyciekło do opinii publicznej o czym. Porozmawiają o sprawach polskich w niemieckiej ambasadzie. W końcu to podkładny, choć to szefa, a nie szef do podkładnego. Pani kanclerz wie, strzela Pawłowicz. Jak będąc gościem polskiego znienawidzonego przez Niemców rządu, zrobić temu rządowi na złość i w oczach polskiej opinii publicznej upokorzyć go. Nie tak ze strony Niemców. Skandal zdrady swego państwa przez polską targowicę. Kolejna odsłona. Ciekawe, czy cały rząd dzieli od razami liderzy pójdzie do niemieckiej ambasady złożyć na Polskę donosy i poprosić o bezwzględność i sankcje dla swego państwa. Pani kanclerz przyjmie to poselstwo i jego prośby ze zrozumieniem i zapewne przychyli się, na przykład poprzez swoją Unię Europejską do woli polskiego społeczeństwa, w cudzysłowie polskiego społeczeństwa.
i kończę swą serwę pani Pawłowicz Aragońską. Zapamiętajcie, że posłowie opozycji, opozycji spotkają się z kanclerz Merkel w niemieckiej ambasadzie. Klemens jednak nie mógł uczynić tego, bo był całkowicie zależny od informacji. Prawda nas zaboli. Trzeba więc było szukać innych sposobów pozyskania rozwoju. W czasie wojny ginie więcej cywilów niż żołnierzy. Dlatego najbezpieczniejszym miejscem podczas wojny jest armia. Zatem zrozumieć, posłuchaj programu. Ale ochoczo twierdzimy, że rozwód jest uzasadniony. Powołał nowego arcybiskupa Canterbury, Tomasza Cranmera. Pretekstem dla obu stron konfliktu politycznego do właściwie budowania własnej narracji historycznej na temat tamtych wydarzeń. Czy to też ma pewnie związek z tymi bardziej istotniejszymi sprawami, o których pan wspomniał? Zmieńczył swoje dzieło Agenda Supremacy i zapłacał do tej Polski ustawą o swoim zwierzęcie kościołem anglikańskim. No, może teraz wytracę znalazł, ale umarł na zawał serca. Pod koniec lat 30. posunął się jeszcze dalej i doprowadził do kasacji klasztorów i swoich wioski. Urzędnikom dworskim zlecono wynajdywanie smakowych skandali, by uzasadnić ten plan. Mnożyły się historie o rozpustnych mitach, brzemiennych zakonnicach i wszelkich niegodziwościach. W opactwie Kinkarn było tylko 13 milionów. To wystarczyło, by zlicytować klasztor. Majątki kościelne skonfiskowane, budowle sakralne zniszczone. Nie oszczędzono nawet ołowianych dachów. Fala przemocy ogarniała cały kraj. Papież na zawsze stracił władzę nad królestwem. Reformacja ogarniała coraz większe połacie Europy. Swoistą rekompensatą dla katolicyzmu były obszary Nowego Świata. Renesans to wiek wielkich odkryć geograficznych. Kolumb dotarł do Ameryki. Wyprawy wielkich potęg morskich, takich jak Hiszpania i Portugalia, poszerzyły granice ówczesnego świata. To jest ten jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy jest też taki, no nie sposób się z tym nie zgodzić. To znaczy, warto pamiętać, że my, mówiąc, władza jest... Na nowych ziemiach Europejczycy ujrzeli naprawdę nacjonalizacji, to była świadectwa wiary w świat pozałęskich to była tylko częścią. Chrześcijanom bogowie Azteków wydali się dzikimi demonami. Ludy, które odgrywały tę cześć, należało podnieść i nawrócić do tego w odległym Rzymie papież potwierdził prawo Indian do wolności i własności. Kościół zmusił konkwistadorów do przyznania, że Indianie to istoty ludzkie, godne i wolne. Jednak stanowisko Rzymu nie mogło zabrać na wieży i w istocie rzeczy ona nie reprezentowała nawet solidarności całej. Ona reprezentowała, no powiedzmy sobie, pewną grupę skupioną wokół określonych działaczy, no w większości się dzisiaj często mówi tak zwaną grupę korowską. Misjonarze mogli tylko chronić tubylców przed wrzeniem wolnym, nawracając ich na chrześcijaństwo. Ale rzeczywiście w sensie politycznym główny ton papieże renesansu uważali odkrycie nowych ziem za znak dana od Boga. W ten sposób pan zadbał o nowe dusze dla prawdziwego kościoła, by zastąpił duże pogodzone, którzy zwrócili się ku protestantom. Kościół, zapewniwszy sobie zwycięstwo na froncie komunizmu, znów zwrócił się ku rozmawiającemu On sam miał trzech synów z nieprawego łoża.
Ten szczodry patron artystów zlecił Michałowi Aniołowi nadzorowanie przebudowy Bazyliki Świętokrzyskiej. Wiedział jednak, że Kościół katolicki zginie, jeśli nie dokona się dzieła jego. Trybem wybrano z rozmysłu. Cesarskie miasto o włoskiej kulturze, nieodległe od protestanckich miejsc. Przedstawiciele obu stron, ludzie dobrej woli, mieli tam szukać zgody. Różnice były jednak nie do pogodzenia. Kiedy Sobór zebrał się w Trydencie w roku 1545, nie stawiła się tam godna reprezentacja tego województwa. Na jego otwarciu było zaledwie 31 biskupów, w tym tylko jeden z nich. No, byłem zdradzona, to znaczy nie czuła żadnej satysfakcji z odzyskania niepodległości, bo to właśnie nie było... Ale duchowni zjawili się tłumnie, kiedy zrozumieli doniosłość tego zgromadzenia. Poruszono zasadnicze kwestie teologiczne, dzielące katolików i protestantów. Wyjaśniono, zdefiniowano i potępiono odstępstwa od doktryny. Do głosu doszły nowe siły walczące w tym katolicyzmie. Udzielono im wsparcia. Szczególna rola przypadła byłemu żołnierzowi hiszpańskiemu Ignacemu Lejemu. Ciężko ranny, zawrócił się i został dokonany. Ignacy zgromadził wokół siebie ludzi, którzy gotowi byli spotkać się na szczęście wiarę katolicką i bronić się przed protestantami. Na w roku 1500 Paweł III powołał